Dla 59-latka pijanego w sztok miał 3 promile alkoholu we krwi. Nie miało znaczenia, czy jedzie po chodniku, czy drodze ekspresowej. Równie kuriozalne co rajd wózkiem inwalidzkim po poboczu szybkiej trasy łączącej Warszawę z Lublinem było tłumaczenie niepełnosprawnego. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że chciał po prostu wrócić do domu i obrał sobie najkrótszą trasę. Za stworzenie zagrożenia dla siebie i innych grozi mu 5000 zł grzywny. Przy dużych pojazdach podmuch wiatru jest na tyle duży, że to naprawdę może spowodować nawet przewrócenie takiego małego pojazdu albo utratę kontroli i wjazd na pas ruchu. Dlatego operator dróg w Lublinie, który był świadkiem wielu niebezpiecznych sytuacji, błyskawicznie zawiadomił policję. Najczęściej jest to zatrzymywanie się w miejscach niedozwolonych, cofanie czy jazda pod prąd. Natomiast jazda na wózku inwalidzkim to faktycznie jest zdarzenie takie nietypowe, z którym nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Zgodnie z prawem niepełnosprawny na wózku traktowany jest jak piesza. Piesi, rowerzyści czy ciągniki nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych. Dopuszczalna na nich prędkość to 100 lub 120 km na godzinę i tak przekraczana przez wielu kierowców. Prędkość, przede wszystkim prędkość, alkohol. Od 17 września za niektóre wykroczenia kierowcy dostaną aż 15 punktów karnych. Między innymi za stwarzanie zagrożenia na drodze, jazdę pod wpływem alkoholu, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszych, oraz omijanie barierek i wjeżdżanie na przejazd kolejowy. 15 punktów dostanie też kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 70 km na godzinę. Jeśli popełni ten błąd drugi raz w ciągu 2 lat, zapłaci podwójnie, czyli 5000 zł kary. To są takie naprawdę dotkliwe mandaty. Tu nie chodzi o straszenie, tu chodzi o bezpieczeństwo. Skończy się też czas dla kolekcjonerów mandatów. Szkoda tylko, że punkty będą usuwane po 2 latach pod warunkiem zapłacenia mandatu karnego, a nie będziemy mogli korzystać z koła ratunkowego, jakim były kursy redukcyjne, gdzie raz na pół roku można było sobie odpisać 6 punktów karnych. Zdaniem Marka Konkolewskiego poszkodowani są kierowcy zawodowi, którzy tracą i będą tracić prawa jazdy, tak jak zwykli kierowcy, mając na koncie 24 punkty. Agnieszka Milczarz, Wydarzenia.